Anna Benning, Vortex Dzień, w którym rozpadł się świat. Wydawnictwo Media Rodzina. Czyta Justyna Siepietowska. Spóźnimy się. Rzuciłam przez ramię, przetrząsając skrzynie ze skarbami luki, którą ostatni raz porządkował pewnie jakieś pięć lat temu. T-shirty, jeansy, zeszyty, czasopisma, konsole do gier z trzech pokoleń wstecz. Na poczęte opakowania słodyczy, srebrny mundur, znoszone buty, ale ani śladu detektora. Gdzie ten głupol go posiał? Spokojnie, zdążymy! doszedł mnie głos od strony łóżka, z pod którego wystawały dwie stopy w dziurawych skarpetkach. Z odrazą zarzuciłam przeszukiwanie skrzyni, kiedy pod jednym z komiksów natknęłam się na starą gumę do rzucia. To naprawdę cud! że wśród tych bambetli jeszcze nie rozwinęły się nowe formy życia. Wstałam i powiodłam bezradnie wzrokiem po pomieszczeniu. Kwatery kandydatów były urządzone prosto i skromnie. Każdemu przypadło w udziale łóżko, część szafy, nocny stolik i skrzynia na rzeczy prywatne. Ogólnie rzecz biorąc, było więc prawie niemożliwe, żeby tu coś zgubić, no chyba, że człowiek nazywał się Luca Woodrow. Sześć łóżek piętrowych było wysprzątanych, jak przed inspekcją czystości, zwłaszcza że dzisiejszy dzień był ostatnim, jaki mieliśmy spędzić w tych kwaterach. Również moje łóżko prezentowało się idealnie. Szara pościel i szara poduszka mogły się wyróżniać najwyżej tym, że mojego konta nie zdobiły żadne plakaty, pocztówki, pluszaki ani bibeloty. Jak mogłeś zgubić swój detektor? Zapytałam z rosnącą frustracją. To najcenniejsza rzecz, jaką masz. Wiesz, że bez niego nie dopuszczą cię do egzaminu. Głowa luki o płomiennie rudych włosach wysunęła się wreszcie z pod łóżka. Ten błazen miał jeszcze odwagę przewrócić oczami, co było o tyle bezczelne, że był właśnie o krok od pogrzebania przyszłości nas obojga. Wcale go nie zgubiłem, oświadczył z bezwstydnym uśmiechem. Tylko za podziałem a to zasadnicza różnica nie bardzo, jeśli go nie znajdziemy powiedziałam i westchnęłam ciężko, po raz setny zerkając na swoje własne urządzenie. Okrągły wyświetlacz na moim nadgarstku migał na czerwono co było niewątpliwym znakiem tego, że moje życie zmierzało w ciemną i głęboką przepaść, bez możliwości powrotu. Godzina 8:44. Do startu pozostało 16 minut. Już i tak ominęło nas przemówienie dyrektora naszego instytutu. W przeciwieństwie do nas, Warus Hawthorn był punktualny do przesady. Postanowiłam, że dam luce jeszcze 60 sekund. 60 i ani sekundy więcej. Potrzebowaliśmy aż 5 minut, żeby zbiec na dół i dotrzeć do linii startu, a ja nie zamierzałam się spóźnić w dniu. Od którego miała zależeć reszta mojego życia, nawet jeśli mój najlepszy przyjaciel był największym bałaganiarzem na całym terytorium. Przygotowywałam się do tego biegu od miesięcy. Był to ostatni egzamin dla kandydatów i najwyższy zaszczyt, jakiego mógł dostąpić człowiek na ziemi. Każdego dnia pokonywałam wiele kilometrów w ramach treningu kondycyjnego, a nawet uczęszczałam na trening mentalny u pani Pemberton. A jeśli miałabym wskazać najbardziej bezsensowne zajęcie na tym świecie, to był nim przedmiot o nazwie Koncentracja na celu i myślenie ukierunkowane. Wreszcie będziemy mogli naprawdę podróżować vorteksami, a nie tylko do znudzenia ćwiczyć techniki skoków w symulatorach. Będziemy mogli pokazywać czego się nauczyliśmy w ciągu ostatnich lat i dowiedzieć się, kto z nas jest predystynowany do bycia łowcą. Nie miałam najmniejszych wątpliwości, że nikt z pozostałych nie był tak doskonale przygotowany jak ja i właśnie dlatego musiałam już lecieć. Znalazłem, oświadczył Luka, akurat kiedy powzięłam decyzję, żeby go tu porzucić. Z triumfującym uśmiechem wyciągnął detektor z kosza na brudną bieliznę przy drzwiach. Z przerażeniem patrzyłam, jak ściąga skarpetkę z urządzenia przypominającego zegarek naręczny i postanowiłam nie dopytywać, jak najważniejszy atrybut kandydata mógł wylądować w brudach. Zamiast tego, westchnęłam tak głośno, że można było mnie usłyszeć we wszystkich terytoriach za Nowym Londynem, i na chwilę przymknęłam oczy, delektując się uczuciem ulgi. Ruszaj się, Eli! zawołał Luka. Pospiesznie włożył buty i przytrzymał mi drzwi. Na łeb na szyję popędziliśmy korytarzem, który prowadził od kwater kandydatów na dół. Nie do wiary, że od jutra nie będę zasiadać o godzinie ósmej rano w drugim rzędzie. Luka nie będzie zgrywał klasowego błazna, a ja nie będę się wgapiała w plecy Holdena-Hautorna. Najbardziej utalentowanego chłopaka na roku, z nadzieją, że kiedyś się odwróci i na mnie spojrzy. Ale co robić? <taki> Takie było życie. Definitywnie kończyła się właśnie szkolna charówka. Od jutra każdy z kandydatów będzie zajmował należnemu miejsce w kuratorium. A dziś okaże się, jakie stanowisko przypadnie mu w udziale. Biegliśmy ile sił w nogach. A nasz urywany oddech stawał się głośniejszy z każdym kolejnym krokiem. Niekończące się korytarze instytutu budziły grozę swoim wyglądem, zwłaszcza chłodem metalowych paneli i wijących się pod sufitem jarzeniówek. Wciąż miałam w pamięci dzień mojej pierwszej wizyty w kuratorium. Gdy skończyłam dwanaście lat, ciocia Lis i jej mąż Gilbert przyprowadzili mnie na egzamin wstępny na kandydatkę. Oboje pracowali w kuratorium. Ciotka była prawniczką w dziale administracyjnym, a jej mąż zwierzchnikiem nawigatorów naszego instytutu i tym samym podlegał bezpośrednio dyrektorowi. I choć wielokrotnie mi opowiadali o olbrzymim holu wejściowym, który specjalnie zbudowano tak, żeby człowiek natychmiast poczuł się maleńki i nic nieznaczący, zmieniłam się w słup soli. Kuratorium było przeraźliwie piękne. Jak nie z tego świata? Mieściło się w jednym z drapaczy chmur w Nowym Londynie, który piął się niczym wir powietrzny trzysta metrów w górę, a wszystkie pomieszczenia wewnątrz wyglądały tak, jakby znajdowały się w ruchu. Wzdłuż ścian i podłóg ciągnęły się cieniutkie faliste linie, które mógł dostrzec jedynie ten, kto uważnie się przyglądał, a które sprawiały wrażenie, jakby metalowe obudowy odpływały w dal. Korytarze miały kształt wiru, który skręcał się spiralnie po środku, dając innym iluzję wpadnięcia w tunel przestrzenny. Wszystko się porusza, wszystko dokądś zmierza i ma swój cel głosił duży napis przed wejściem do budynku. Podobno był inspirowany sentencją jakiegoś starożytnego filozofa i stanowił motto wszystkich podlegających kuratorium instytutów na świecie. Gilbert tłumaczył mi kiedyś, że siedziba instytutu miała przedstawiać olbrzymi i żywy vortek. Im bardziej człowiek mógł w niego wniknąć, tym bardziej miał być zasłużony w oczach kuratorium. W jego dolnej części mieściły się pomieszczenia administracyjne i laboratoria naukowe. W środkowej szkolono nas i pozostałe pięć roczników kandydatów, dalej znajdowały się kwatery nawigatorów i strażników stref bezpieczeństwa, a zupełnie u góry apartamenty łowców, które układały się w ochronny krąg wokół gabinetu dyrektora. I właśnie tam mieliśmy się znaleźć już jutro. Kiedy Luka i ja wreszcie dotarliśmy do końca korytarza, pchnęłam drzwi prowadzące na rozległy dziedziniec. Oślepiły mnie promienie słońca, ale taki drobiazg nie mógł mnie powstrzymać. Dziedziniec wielkości dwóch boisk do piłki nożnej był wyłożony mozaiką z szarych i niebieskich kamyków układających się pośrodku w spiralny kształt worteksu. Posągi po lewej i prawej stronie budynku kuratorium były podobiznami osób aktualnie pełniących obowiązki dyrektorów instytutów na całym świecie. I tak jak ich było dziesięcioro, tak i dziesięcioro miało być szczęśliwców, którzy będą mogli urzeczywistnić swoje marzenia. Kilka osób spośród publiczności spoglądało za nami ze zdumieniem, kiedy Luka i ja pędziliśmy wzdłuż mozaikowego wiru, ale większość z zainteresowaniem spoglądała przed siebie. Musiały być ich setki. Prawdopodobnie byli tu dziś obecni wszyscy zatrudnieni w kuratorium. Nauczyciele Pracownicy administracji i większość nawigatorów stojących teraz w rzędzie, zamównicą na czele z Gilbertem, który znajdował się najbliżej linii startu. Wyścig vorteksami odbywał się cztery razy do roku w czterech różnych instytutach. W tym roku zaszczyt ten przypadł nowemu Londynowi, Moskwie, Kairowi i Kapsztadowi. Następne w kolejce były Hongkong, Tokio, Sydney i Nowy Jork. Ponieważ od kilku lat wyścig transmitowano na żywo w dziesięciu terytoriach, była to wielka atrakcja. Drony z kamerami krążyły nad naszymi głowami. Nikt nie chciał przegapić spektaklu. Jedynymi, których dziś brakowało, byli łowcy, ale zgodnie z tradycją, oni nigdy nie uczestniczyli w tej uroczystości. Pełnione przez nich zadania były zbyt ważne, żeby odrywać ich od pracy. Jak można się było spodziewać, Warus Hawthorne właśnie zbliżał się do końca przemowy. Jedynie dziesięcioro z Was zostanie przyjętych w elitarne szeregi łowców, jego głos niósł się po dziedzińcu. Tylko dziesięcioro będzie w przyszłości strzec naszego ukochanego miasta przed tymi, którzy chcą się na nie rzucić niczym sępy. Więc biegnijcie szybko i bądźcie uważni, kandydaci. Pamiętajcie! Jedna niewłaściwa decyzja może zakończyć wasz egzamin, macie tylko jedną szansę: niech zwyciężą najlepsi i niech najlepsi dołączą do łowców we wszystkich dziesięciu terytoriach. Kiedy skończył, wybuchł ogłuszający aplauz, głos autorna robił przynajmniej takie samo wrażenie jak jego aparycja. Twarz mężczyzny okalały szpakowate, lekko falujące włosy nadające mu wygląd rzymskiego bohatera. Miał silnie zarysowaną szczękę, prosty nos i wysokie czoło, a cienka linia ust zwykle opadała delikatnie w dół. Był przystojny, choć niezwykle poważny, a w chwilach takich jak ta przypominał mi swojego syna tak bardzo, że aż bolało. Hawthorn odsunął się o krok od podium i w milczeniu dołączył do Gilberta i pozostałych nawigatorów na linii startu. Nie miał wątpliwości, że obaj mężczyźni zarejestrowali nasze spóźnienie. Podczas gdy Hawthorn nie okazał emocji, Gilbert wyraźnie się zasępił, a między jego brwiami pojawiła się głęboka zmarszczka dotykająca linii nosa. Jego twarz przybierała taki wyraz jedynie wtedy, kiedy miał ochotę palnąć luce i mnie. Porządne kazanie, ale okoliczności akurat na to nie pozwalały. Gilbert odchrząknął i wraz z chałtornem popatrzył na urządzenie, które trzymał w dłoniach. Detektor szefa wszystkich nawigatorów wyglądał jak znacznie większa wersja tych, które każdy z nas nosił na nadgarstku. Były to, najogólniej mówiąc, przenośne komputery, które mieściły wszystko: sonar, kompas i dostęp do mediów w jednym. Dane można było wyświetlić na dowolnym monitorze, ścianie albo po prostu w powietrzu. A technologia detektora, jak zwykł mawiać nasz nauczyciel przedmiotu energia vorteksu i antygrawitacji była niesamowicie złożona. Bo jak inaczej, tak niepozorne urządzenie, byłoby w stanie przewidzieć, że dokładnie dziś o godzinie dziewiątej w miejscu, w którym stoimy, powstanie tunel przestrzenny, oczyma wyobraźni. Widziałam sekundy nieustępliwie i bezlitośnie odliczane przez detektor Gilberta i ostatni kawałek pokonałam sprintem. Wszyscy inni kandydaci już zaczęli pozycje startowe. 44 czworo chłopaków i dziewczyn, którzy ostali się po wielotygodniowych testach. Niektórzy przybyli tu z mniejszych centrów szkolenia kandydatów, to znaczy ze Szkocji, Niemiec czy Francji, a inni jak Luka i ja, Uczyli się bezpośrednio w Instytucie. Kiedy zaczynaliśmy, było nas ponad 200 osób, ale z czasem większość odpadła i przyjęła propozycję kariery w administracji albo w centrum badawczym. Tylko niewielu było przeznaczonych do tego, żeby zostać łowcami, a wśród nich byłam ja. Dużą część kandydatów znałam ze zajęć. Nie marnowałam jednak czasu na nawiązywanie przyjaźni, bo na co by mi się zdał najlepszy przyjaciel, gdybym przekroczyła linię mety jako jedenasta? Stałam, usiłując wyrównać oddech. Wciągnęłam do płuc chłodne poranne powietrze, nakazując sobie spokój. Wreszcie nadszedł ten dzień. Frustrację, że przez swoje roztargnienie Luka niemal pozbawił mnie szansy na start, odłożyłam na potem. Skup się, Elaine. Skoncentruj się na prawidłowym oddechu. Bądź twarda jak skała. To, że akurat teraz usłyszałam w głowie głos pani Pemberton, było niewątpliwie znakiem, że lada moment wykorkuje z nadmiaru emocji. Nie wierzę! Wasz duet nieudaczników spóźnia się nawet w taki dzień jak dziś! Usłyszałam pełen jadu głos. Odwróciłam głowę i ujrzałam przed sobą śliczne, lodowato-niebieskie oczy i szyderczo wydęte usta. – Co tym razem, Collins? Twój chłopak znów podpalił sobie ciuszki? – Rukwan jest moim chłopakiem. Syknęłam, po czym dodałam nieco ciszej. – A to z jego swetrem. To był wypadek. Poza tym od ostatniego wypadku minęło wiele tygodni. Luka doskonale potrafił się opanować. Nie należał do sępów, o których mówi Hawthorne. Nie, serio. To, że jego krew różniła się od naszej, mogło mieć znaczenie dla aroganckich lasek pokroju Mi Rose Lancaster, ale na pewno nie dla mnie. Wypadek? Chyba raczej przypadek beznadziejny. To, że pan Woodrow go tu trzyma, to wstyd i hańba dla całego instytutu. Ale jasne, tłumacz sobie, że jest inaczej, jeśli dzięki temu możesz spokojnie spać. Na twarzy dziewczyny wykwitł triumfalny uśmiech. Od jutra już i tak nie będziecie moim problemem. Ty i ten twój dziwoląg, nie macie szans. Jeszcze zobaczymy. Odparłam, mając wielką nadzieję, że odpuści. Mia i jej nieustanne złośliwości strasznie działały mi na nerwy. Jej ojciec zajmował się produkcją mundurów dla kuratorium, dzięki czemu rodzina Lancasterów miała forsy jak lodu i duże wpływy. Ale nie tak duże jak Gilbert, który, jako szef nawigatorów, był najpotężniejszym człowiekiem w całym terytorium zaraz po Warusie-Hautornie. Innymi słowy, rodzina Mi znajdowała się na drabinie społecznej pode mną, dlatego dziewczyna szczerze nienawidziła i Luki, i mnie. Anna Benning, vortex, dzień, w którym rozpadł się świat. Wydawnictwo Media Rodzina. Czytała. Justyna Siepietowska